wspólna zabawa oraz integracja dwóch narodów. Takie cele przyświecały dzisiejszemu festynowi, który odbył się pod hasłem Bądźmy Razem. To jest festyn integrujący polskie rodziny z rodzinami ukraińskimi. Chcemy, żeby oni się u nas dobrze czuli, swobodnie, naturalnie, żeby ich myśli odciągnąć od tych działań, które dzieją się w ich kraju. Podczas wydarzenia wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Najmłodszą wolontariuszką była Wiktoria, pochodząca z Ukrainy. Ja zbieram na chorych ludzi. A dużych czy małych tych ludzi? Małych. Na dzieci, prawda? No i co, dużo masz? Pokaż, jaka ciężka. Dużo tam jest pieniędzy? Mała Wiktoria pomaga razem ze swoją mamą, Tanią. No, z początku było bardzo ciężko, no teraz jak poszła do wolontariuszy, okej, rozumie, co ja mogę pomóc dla ludzi, ja mogę wszystko coś zrobić i lepiej. W trakcie trwania wydarzenia odbyła się także loteria. Już za 5 zł można było otrzymać los, który dawał szansę na wygraną roweru czy domu dla lalek. W namiocie obok duża loteria. Cieszymy się, że w zasadzie od początku festynu cały czas jest do niej kolejka, więc cieszę się dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że jakby z okazji tego Dnia Dziecka, które terminowo nadchodzi, możemy wielu dzieciom sprawić uśmiech na twarzy. Nie lada frajdą dla najmłodszych uczestników festynu było z pewnością stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębinki w województwie lubuskim. Skład tej drużyny strażackiej jest dość nietypowy. Mała miejscowość, w której 7 lat temu z mężem postanowiliśmy założyć dziecięcą drużynę pożarniczą. Dzieci na co dzień wykonują akcje ratowniczo-gaśnicze, takie jak my robimy to jako dorośli strażacy. Uwagę przykuć mógł wóz strażacki w wersji mini, który nie jest jedynie rekwizytem. Tak, odręcznie zrobione mamy, bo część rzeczy żeśmy pozyskiwali, pisałam projekty i kupowaliśmy. Rozdzielacz jest robiony typowo pod dzieci, nie? Na węże 25, także to wszystko. Na to po prostu no, piszemy projekty i szukamy gdzieś tam sponsorów i no i się udaje, nie? Najważniejszym celem tego festynu było pokazanie ukraińskim rodzinom, że mogą się u nas czuć jak w domu. Jedna z uczestniczek festynu, pani Katarzyna, podkreśla wspólną historię, którą dzielimy z Ukrainą. Wszem mówię, że maki na Monte Cassino są czerwone od krwi brygady wołyńskiej, wileńskiej i podkarpackiej drugiego korpusu generała Andersa. To dzięki ich męstwu zawdzięczamy to, że to antemurale Christianitatis, te najazdy, które tam były, po prostu oparły się i tutaj my mogliśmy żyć może, no nie wiem, spokojnie, także... Podczas dzisiejszego festynu na scenie wystąpił m.in. polsko-ukraiński zespół Taraka, a także Roxana Węgiel. Zarówno dzieci, jak i rodzice mogli się dziś świetnie bawić. Damian Wełna, Puls Dnia.